To już wszystkie. Zobaczmy, co z górnikami. Żyje na śmierć. Nie wiemy tego, Loków!
chyba wszystko gra. Nie mogę uwierzyć, że nie umrzemy. Co ty nie powiesz? Udało się. Myślałem, że wyleciałaś w powietrze. Wszystko z wami w porządku? Wyprowadzę stąd tego idiotę. Spokojnie. Dzięki, mała. Dam znać Horwendowi, że jego ludzie żyją. No dawaj! Idziemy! Nie wiem, jak się tego pozbyć. Znalazłam tych dwóch górników. Są bezpieczni, ale pewnie potrzebują pomocy. Czy to wszyscy? Tak. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nie ty. Czułem, że za dużo wysadzamy, ale ten, co robi ze właściciela, Ulwund, ciągle mnie poganiał. Każdego dnia musiałem chronić moich ludzi przed jego nieustannymi żądaniami. Powinienem być twardszy. Wspierałeś załogę w trudnych chwilach. To najważniejsze. Ulwund może mi grozić ile chce. Nie pozwolę już moim ludziom wrócić do kopalni. Poradzicie sobie? Tak. Już sobie poradzę. Jestem twoim dłużnikiem. I znowu słyszę o tym całym Ulwundzie. To bardzo niedobrze. Prędzej czy później ktoś będzie musiał się z nim rozprawić. Dziękuję, łowczyni. Zajmę się ostatnią dwójką. Dziękuję, łowczyni. Zajmę się ostatnią dwójką. Lepiej uzupełnić zapasy, póki mogę.
Eksploracja kotłów pozwoli mi dominować tę maszynę.
Mogę walczyć. Będzie z tego dobry barwny. Nie mogę jej teraz zdominować. Potrzebuję danych z kotła. O, ile uda mi się. Thank you.
Zachowam trochę na później.
cudzoziemką. Widziałem, jak wciągnęło. Jesteś! Ostatnio znowu odwiedził mnie sam Ulwund. Był natrętny, ale się postawiłem. A na dodatek nieźle mu odpłaciłem. I to jeszcze jak? Opowiadaj. Jak gotowałem, to wsypałem mu 3 szczypty soli. Zamiast 2. Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Mam chyba wszystko, o co prosiłeś. Byłaś mi natchnieniem, więc odwzajemnie przysługę. Gotujmy! Wow! Mildów, to było wybitne. Jak będziesz chciała dobrze zjeść, wiesz, gdzie mnie szukać. Następną porcję potrawy dostaniesz gratis. Dzięki. Tylko pamiętaj, żeby się nie dać. Zabawne, że to mówisz. Bo tak się składa, że akurat przygotowuję porcję swojego oporu. Wpadnij może kiedyś. Zapasy jedzenia. No i sprawdzić, co jeszcze tam u mnie w pichci. Zagranie w nogach.